Cześć, Maciek. No drogie są ostatnio bardzo, nie wiem. Majek pilnuje mi tego sprzęta. Beta, moja beta. Siema, moja beta 350 RR 4-opak. Chciałem wam trochę poopowiadać o tym sprzęcie, bo warto. Dlaczego mój wybór padł właśnie na betę? Dlatego wybór padł na betę, dlatego że to jest bardzo dobrze wyważony motocykl. Przy jeździe na kole po prostu, no on po prostu uwielbia jeździć na jednym kole. To jest jego najlepsza pozycja. Tak zrównoważone i naprawdę każdy, kto pojeździ betą, czuje tą różnicę. Przód nie nurkuje tak, czy w terenie, nie wiem, czy przy potokach. Po prostu puszcza się betę przodem, jak rower i sobie daje radę. No oczywiście dwusów czy seta lepiej, bo po prostu jest lżejsza. Ta waży 107 kg, beta w dwusuwie, RR-ka waży 103 kg. To jest duża różnica, którą czuć. Ale naprawdę, też sobie bardzo dobrze daje radę, bo mówię, ta zrównoważona, jak gdyby, wiem, że inni producenci kombinują, cały czas próbują, tak samo jak Husqvarna też przenosiła środek ciężkości do tyłu. Bardzo wielką zaletą to jest to, że mamy dwie komory olejowe, czyli na skrzynie biegów jest osobna komora olejowa i do silnika jest osobna. 0,8 wchodzi oleju nam do silnika, 0,8 do skrzyni biegów. Tak jak każdy z was wie, ze skrzyni biegów mamy bardzo dużo opiłków i rozdzielenie właśnie tych komór powoduje to, że bardzo mało opiłków dostaje się nam do silnika. Przez to żywotność tego silnika jest naprawdę, no zwiększa się, jest większa. Teraz druga sprawa, na przykład do Husqvarny lejemy tylko litr oleju, a tutaj mamy 0,8. I waga tego motocykla nie wzrasta. No tu akurat w 350 w standardzie dostajemy osłonę pod silnik. Dostajemy zawieszenie Zaxa, które sobie doskonale radzi. Opony dopasowane. To nie jest tak jak w KTM-ie, że dostajecie po prostu jakieś tam twardziawe opony, których po prostu, nie wiem, nie znosicie, zaraz wyrzucacie albo odstawiacie do sprzedaży. Tutaj są opony założone Michelin, na tył soft, na przód twarde. Jeżeli chodzi o wydech seryjny, niekoniecznie trzeba go zmieniać. Może nie wygląda on rewelacyjnie, ale naprawdę bardzo fajnie gada. No to jest jedyny mankament taki, jeżeli chodzi o betę, że po prostu wydech akcesoryjny kosztuje około 4,5 tysiąca trzeba dać, dlatego że po prostu nie możemy kupić samej końcówki, tylko musimy jeszcze tutaj aż do tej, tutaj tak się zaczyna cały wydech, także musimy wydech z rurą kupić, żeby to wymienić. No i mało jest na rynku pasujących wydechów, raczej trzeba to na zamówienie, z tego co ja się orientowałem. No i co? Mamy kiwaka. Kiwaczek to jest bardzo fajna sprawa. Chłodnica, która się ciągle ją niszczę, ale nie cieknie. Zawsze jakoś tak mi się udaje. Przy zakupie nowej bety, no nie ma wentylatora. Kupiłem, zamontowałem. Koszt takiego wentylatora między 800 a 1000 zł jest naprawdę bardzo wydajny, bardzo dobry i bardzo cichy. Ale oczywiście ten, który poleca właśnie producent bety. No i specjalnie akcesoryjne silikonowe węże założyłem. To jest też tam koszt około 800-1000 zł, ale naprawdę warto. Ja w mojej becie tutaj akurat termostatu nie mam. Chłodzenie jest naprawdę rewelacyjne, wentylatora nie słychać. Bardzo łatwo dostępny zmiany ma, czyli na mokre i na suche. Plastiki bardzo mocne, wytrzymałe, elastyczne, nie łamią się. Jeżeli chodzi o sprzęgło, fabryka daje nam tutaj dziesiątkę. No i zaleca do 9,5 to sprzęgło. Dziewiątka po prostu
Nie zalecają dziewiątek. Ja mam dziewiątkę założoną i powiem Wam, że na początku, jak motocykl nie jest jeszcze rozgrzany, to potrafi mi tak po prostu żabować, nie? Że ja lekko puszczam sprzęgło i już po prostu leci ten motocykl. Nie? Jest taki efekt, nie umiem Wam tego wytłumaczyć, ale po prostu takie coś się dzieje. Jakbym zamienił tą pompę na 9,5 lub 10, problem by znikł, no ale ja jestem przyzwyczajony do jednak delikatnego tego sprzęgła, bo po prostu tym czteropakiem jeżdżę jak dwusuwem. Pod dwusuwie mi to zostało, że po prostu bardzo często używam sprzęgła, nie hamuję silnikiem. Jeżeli chodzi o ciśnienie w oponach, ja przód pompuję 0,8,1 w zależności od terenu, a tył od 0,6 do 0,4, czasem mniej, zależy po prostu co gdzie i jak się jedzie. Ale mówię, ten motocykl to po prostu uwielbia jazdę na pole. Jest tak wyważony, że po prostu aż zachwyca. Bardzo dobre hamulce. Jak i przód, tak i tył. A przód to jest po prostu petarda. Skrzynia biegów też pracuje bez zarzutu. Nie ma takiego efektu, że po prostu biegi Wam się jakoś same przyłączają czy coś. Po prostu. To, co się bije, to po prostu jest. Podjazdy. Ona naprawdę bardzo lubi podjazdy. I uwielbiam nią jeździć na kole. Lepiej niż fuskwarną. Tylko, że cóż, wystawione jest na sprzedaż, czyli trafi do innego rajdera. Żal mi jej, no ale co zrobić, po prostu. Tak już musi być, nie? Dla prawdziwych górali. A powiem Wam, że kto spróbuje jazdy na becie, to można się zakochać. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now. Zaraz mi się zapytacie, jaki V-Max. Nie no, kto to patrzy na endurówce, jaki V-Max. To nie ma znaczenia, jaki V-Max. Przełożenie jakie mam? 14:49. Fajnie zabarwiłem wydech. Mike, you know I'ma get it right. So stay.
even though your heart cold, ski slope. I really hope the song bringing me close.